Zanim zaczniemy pracę z mięśniami dłoni, warto najpierw rozgrzać wszystkie możliwe stawy. Czyli poprzez ruch pocierający w każdym możliwym kierunku staram się tutaj poprawić tą elastyczność, poprawić ukrwienie, dociera nawet do opuszków palcy. Pracuję tak z każdym możliwym palcem, którym jeszcze posiadam i nawet z tym, który nie jest aktywny. Pamiętajcie również o kciuku i pracujcie symetrycznie na drugiej stronie. Następnie, jak już rozgrzejemy sobie stawy, łączymy dłonie. Dosyć mocno spotykają się na środku i działają na siebie przeciwstawnie, czyli dociskanie dłoni do środka. Można też złożyć palce i mocno zaciskać pięści. Po czym kolejna technika, chwytamy na początku opuszków palcy, wyciągamy dosyć mocno ku sobie. Jak widzicie, te ścięgna tutaj się naciągają i taki efekt jest jak najbardziej pożądany. Praca w drugim kierunku, naciąganie ku sobie, również z kciukiem. Starajcie się go nie włamać. To podstawa. Jeśli macie jakiś palec nieaktywny, albo któryś się nie zgina, załóżmy, że ten, zginam go w ten sposób, to ciskam do dłoni i próbuję go wyprostować. Następne ćwiczenia są to już ćwiczenia z narzędziami, czyli lokalizujemy sobie jakąś gumkę, może być więcej niż jedna, zakładamy na paluszki i staramy się w każdym możliwym kierunku otworzyć tą dłoń. Kciuk też tutaj powinien pracować. Jeśli to ćwiczenie jest dla Was za lekkie, należy zwiększyć ilość gumek. Co tam dalej mamy? Aha, jeszcze guma oporowa. Też można z niej skorzystać również w przypadku poprawy elastyczności palca. Kładziemy na wierzch dłoni. Drugą stronę gumę zahaczamy sobie o łokieć, czyli tworzy nam się taki łabędź, jak widać, i staramy się wyprostować cały nadgarstek. Później praca w drugim kierunku. Jeżeli macie jakiś ciężarek w domu, nie musi być ciężki, może być to karton mleka albo kilogram cukru, chociaż cukier ostatnio drogi. Ja sobie znalazłem taki kilogramowy, to łapiemy go dosyć mocnym chwytem i staramy się w każdym możliwym kierunku nim popracować. I horyzontalnie, i wertykalnie. Nie wiem, czy słychać, ale dosyć hałasuje mi ten nadgarstek. Oczywiście staramy się pracować również na drugiej dłoni. Bardzo popularne, zwłaszcza wśród pianistów albo osób, które uprawiają załogowo muzykę, jest ćwiczenie opuszków palcy za pomocą takiego narzędzia piszącego. To jest mój ołówek z komunii. Chwytamy go w ten sposób. I ruch jest następujący. Staramy się przyciągnąć palce do siebie i później wszystkie wyprostować. Być może wygląda to na proste ćwiczenie, ale uwierzcie mi, po kilkunastu ruchach poczujecie zmęczenie, pewnie w obrębie nadgarstka. Warto też ruszyć mięśnie przedramienia, zwłaszcza prostowniki. Każdy możliwy prostownik staramy się i ramienne wyciągnąć do przodu. Później pracować wzdłuż mięśni, porozdzielać przy każdym możliwy prostownik. Nie mogę tutaj zbyt mocno pracować, bo mi się tatuaże rozmarzą. Można też złapać całą dłoń, pouciskać na całej długości. I od wewnętrznej strony, od strony zginaczy. I ten łokciowy, i ramieniowy, i obły. Wszystko tutaj
staram się opracować za pomocą właśnie drugiej dłoni. Mogę też popracować jakimś kulistym przedmiotem. Miałem do wyboru albo kulkę solną, albo jajko, więc wybrałem kulkę solną. Kładę ją sobie na przedramieniu i rozcieram w każdą możliwą stronę. Możecie znaleźć piłkę do tenisa, piłkę do ping-ponga. Można położyć ją sobie na stole i również porolować na cały wierzch. No nic, uciekła. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Być może macie jakieś inne jeszcze ćwiczenia, które nam się przydadzą. Warto dzielić się swoją wiedzą. A tymczasem do zobaczenia.